zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witamy was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina Teos Łuczu. Jest z nami dzisiaj Błażej i graliśmy dzisiaj w El Grande od Lucky Duck Games Polska. I będziemy teraz sobie o tej grze parę słów mówili. Witamy cały czat, witamy wszystkich na YouTubie. Błażej, jak ci się grało, co ci się podobało, co ci się nie podobało? El Grande jest faktycznie czymś wielkim. Czy jest El Pitto? To zależy z kim się... Przepraszam. I recenzja poszła. Tak to było, suche. Powiem tak, zależy czego się od tej gry chce i z kim się gra w związku z tym, nie? Bo tutaj mam takiego vibe'a, że to byłaby totalnie gra pod tytułem przychodzi rodzinka, wyciągamy i sobie tutaj szpilamy, nie jest za skomplikowana. Aczkolwiek można tutaj sobie robić jakieś triki-riki, narkotyki. Ale no jeśli się gra z typowym min-maxerem, no to w tym momencie, a ktoś właśnie ma vibe'a na chilla, no to będzie dysonans, nie? Natomiast przyjemna gierka. Myślę, że z chęcią miałbym ją na półce i nie wiem czemu, może dlatego, że mam i grałem tylko dwa razy i nadal bym z chęcią zagrał. Może przez to też, że jak powiedzieliście, ile lat ma oryginał. Jakoś tak vibe ryzyka mi się zrobił, że taki właśnie, taka gra tych starszych, które są takie proste, ale w taki pozytywny sposób. A jeśli chodzi o wykonanie, jeśli chodzi o takie kwestie graficzne? Powinna się prawie posmarkała. Grafiki też są po prostu proste, schludne, pastelowe, ładne, pasujące do całego vibe'a. Wykonanie rozmawialiśmy przed chwilą. I tu akurat Paulina stwierdziła, że fajnie, że ekologisz i tak dalej, ale no te kartoniki raczej mają tendencję, że za chwilę będą do wycieknięcia, a tutaj jakieś lniane woreczki czy szmaciane, które w ogóle były ekologisz aż bardzo mocno, przepraszam, nie będę używał wulgaryzmu, to by zrobiły taki efekt, więcej efektu wow, nie? Okej, okay. I na razie tyle. Jak coś będziesz miał, to śmiało się wypowiadaj. Jeśli chodzi o mnie, no El Grande na pewno jest ciekawą grą i tutaj wbrew temu, co gdzieś przewijało się na czacie, że de facto gra, przy której można luźno rozmawiać, mieć właśnie taki chillowy vibe, jest wykluczana dla niektórych graczy. Ja to jak najbardziej rozumiem, bo każdy szuka czegoś innego. Min-maxer. Ale właśnie jeśli szukamy takiej rozgrywki, gdzie wytłumaczenie zasad to będzie chwila. Dzisiaj nagraliśmy to w 26 minut, a myślę, że spokojnie dałoby się i szybciej wytłumaczyć. Szczególnie. Minut z pytaniami. Tak, oczywiście. 4 minutami szukania tych zagubionych elementów. Więc na pewno bardzo szybciutka do wytłumaczenia. Właściwie po pierwszym ruchu już wszystko wiemy doskonale, co mamy robić. Później tylko powtarzamy to wszystko. To, co mnie trochę uwiera w El Grande i w takich grach, w których mamy to właśnie kontrolowanie obszarów przez większość, to jest kwestia takich bardzo, nawet za bardzo mocnych, gdzieś tam takich nie... Jeśli nie przypilnujemy, to jesteśmy w stanie puścić komuś po prostu ruch marzenie, tak? I jeśli nie będziemy na to zwracali uwagi, a ktoś będzie tych zależności szukał, no to jeśli chodzi o takie pojedynki punktowe, to będzie naprawdę spotkanie, wiecie czego, wiecie z czym. Więc tutaj i takich ruchów mam wrażenie tutaj może być trochę. Oczywiście no walczymy o to, żeby jak najlepsze karty ściągnąć, no ale też niektóre te karty jakby wobec siebie są też mocno nierówne, tak? No ta pierwsza karta przy pierwszym ruchu, która pozwala ci wsadzić 4 gości, ty tam miałeś, tak? I później zapunktować tereny, no w tym pierwszym ruchu to było srogie, nie? Bardzo fajnie, że gdzieś tam to zobaczył. Ja osobiście sam tego nie zobaczyłem, więc nawet o to nie walczyliśmy, tak? Zresztą widać było, że daliśmy bardzo niskie te karty, więc nawet nie napuciłeś się, żeby nam to zabrać, tak? Więc tutaj też gdzieś tam to do naszego ogródka może wskoczyć, ale miałem wrażenie, że takich ruchów było po prostu więcej, takich, które są trochę... Wynikają z ogrania. Które wynikają z ogrania i są takimi już wtedy no-brainerami, jakby po prostu idę w to i muszę to zablokować, muszę to zgarnąć, ale
generalnie sporo się dzieje na samej planszy, jeśli chodzi o rozkładanie tego wszystkiego. Bardzo fajne i ciekawe jest to, że ja muszę w tym swoim ruchu poprzednim już ułożyć sobie, co ja chcę robić w ruchu następnym. Jak to zawalę i gdzieś tam tutaj się nie przypilnuję, no to mogę sam siebie skazać tak naprawdę na ochłapy jakieś, które mi zostaną na stole. Albo jeśli zawalczę w sytuacji, w której ta walka właściwie nie ma sensu, za dużo poświęcę, tak? Więc jest dużo tego kminienia. Z drugiej strony mam też wrażenie, że te takie podśmiechujki, które się pojawiały, czy abstrahując od tego, że mieliśmy świetny humor dzisiaj wszyscy, więc to też wyglądało jak wyglądało, ale mam też wrażenie, że to wynika z tego, że trudno jest sobie ten ruch tak naprawdę zaplanować, bo generalnie ja właściwie, jeśli jestem trzeci, jeśli jestem czwarty, to patrzę, tyle rzeczy się zmieni, tyle regionów gdzieś tam może się pozmieniać, a jeszcze jak jest król otwarty, to ja nawet nie mam co patrzeć, jeśli jestem gdzieś tam pod koniec, co ja mogę zrobić na zasadzie, ta plansza będzie zupełnie inna, jak król do mnie dojdzie, tak? I wtedy właściwie mogę rzeczywiście jakieś taktyki sobie gdzieś tam brać pod uwagę, ale wcześniej to absolutnie nie ma sensu. I to jest też fajne w tej grze, że ja nie muszę siedzieć cały czas skupiony, nie muszę cały czas gdzieś tam tego sobie liczyć, tylko de facto no, są takie momenty, w których ja mogę powiedzieć po prostu puszczam lejce, ok, dzieje się na planszy, ja nie mam absolutnie na to nic, żadnego wpływu, wybrałem sobie niską kartę, żeby sobie ludzi nie z dworku, tylko z prowincji do dworku wrzucić i to jest mój jakby cel w tej rundzie i to, co mi zostanie, to ja w sumie i tak będę zadowolony. Fajnie, że mamy 5 kart do wyboru, fajnie, że tych kart na ręce też mamy więcej, więc tutaj to też nigdy nie będzie tak, że my będziemy pod ścianą, gdzie musimy coś wziąć, nie mamy w ogóle wyjścia, tak? Bo musimy zagrać tę kartę, bo ta karta nam została i musimy wybrać tę kartę, bo ta karta też nam została, tak? Zawsze mamy wybór z dwóch, a to, co mamy na ręce, zawsze nam tych kart trochę zostanie, plus jeszcze możliwość odświeżania tej ręki. Nawet jeśli tego nie zrobimy, no to mamy 13 kart, 9 ruchów, czyli zawsze te karty nam zostaną, więc to jest też ciekawe. No i też nie ma co tutaj z tym polemizować, że skoro gra, która została wydana w 95, tak, roku, czyli wtedy, kiedy moja siostra w ogóle przyszła na świat, co jest w ogóle też abstraktem, a teraz ma już męża i dziecko, tak? Ty jeszcze mówiłeś na kupę papu. Może. Tak, no ja generalnie przymierzałem się do wyjścia na Króla Lwa, tak, którego jestem kompletnie nieświadomy. No to też nie jest przypadek, że akurat ta gra też została odświeżona, która została od razu po wydaniu nagrodzona, ona dostała Spiel des Jahres chyba 96. Rok później, tak, więc to też nie jest tak, że to jest jakaś gra z czapy, gra gdzieś z kosmosu i wydaje mi się, że to odświeżenie też fajnie jej zrobiło, bo mi się też ten układ graficzny podoba. Dla mnie on jest w ogóle bardzo czytelny, jeśli chodzi o kolory poszczególnych prowincji i kolory na kręćku. Są podobne do siebie kolory, ale to jest jakby inna bajka. Ale tutaj mam wrażenie, że w tego typu grach ta czytelność, te granice, to, że to jest takie duże, że te punktacje są takie duże, to też ma znaczenie, tak? W ogóle świetna sprawa, z tym też nie każdy o tym pomyśli, a tutaj wrzucenie tej punktacji za Castillę na górze i na dole. Taka prosta rzecz, a po prostu rzeczywiście jest to widoczne z każdego miejsca, nie? Sam mechanizm Castilli, tak? Czyli jesteśmy w stanie coś poświęcić, żeby właśnie zrobić jakiś desant na końcu. Naprawdę przyjemne, dużo negatywnej interakcji, jesteśmy w stanie sobie podbierać rzeczy, jesteśmy w stanie się przesuwać, komuś wywalać. No jest podatne na jakiś tam King's Making czy King's Slaying, no bo jeśli widzimy, że ktoś jest z przodu, to też będziemy chcieli go gonić. Z drugiej strony mam wrażenie, że byłem przez całą grę mocno z tyłu, a w sumie w tych finalnych wynikach, no okej, byłem ostatni, ale to też nie było tak, że ja byłem, nie wiem, o jakieś dwie długości od was, tak? Nie było to tak dużo, nie? Zamykaliśmy się tam w 20 punktach. Na przestrzeni całości, nie? Więc to też, tak, więc to też ciekawie wygląda. No i też czas rozgrywki, tak? To jest, myśmy zagrali, nie wiem, godzinkę, lekko ponad półtorej godzinki, tak? Przy naszych śmieszkach, przy naszym gadaniu, to naprawdę też fajna sprawa. Więc generalnie jestem pozytywnie zaskoczony tym tytułem i myślę, że warto gdzieś tam go sobie spróbować, szczególnie jeśli jesteśmy na jakichś eventach typu właśnie nocne granie, czy tego typu rzeczy, tylko trzeba
też pamiętać o tym, że to jest gra z serii, w której im więcej osób jest, tym lepiej, bo no, przy mniejszej ilości osób tam już 2-3 wchodzi automat, ale to Teos pewnie będzie mówił więcej, a tutaj właśnie ta czwórka, piątka, no to jest tak przyjemnie ciasno, nie? I da się po prostu mocno, mocno namieszać, więc ode mnie taki plusik, jest w porze. No to tak. Myślę, że widać po tej grze, że to jest stara, dobra gra, bo się w nią na bardzo dobrze gra i właśnie ta mechanika w grze jest bardzo dobrze przemyślana. Miałam tyle rzeczy przygotowanych, a teraz się gubię. Co mogę powiedzieć? No może tak, może przejdę do tej części wizualnej, bo ona zawsze jest mi najbardziej taka bliska. No to już było powiedziane, gra jest dosyć czytelna. Niestety, no ja tutaj podniosę to, że te kolory są zbyt podobne. I znaczy, nie powodowało to, żebym się myliła, ale przeszkadzało mi to gdzieś podczas gry, zwłaszcza kiedy trzeba było wybrać. No ja na przykład widziałam nazwy tych prowincji czy regionów, jak się to nazywało, regiony, do góry nogami, więc ja się w dużej mierze bazowałam na kolorach. A te kolory były do siebie podobne, więc trochę musiałam gdzieś tam bardziej na to zwracać uwagę, żeby się nie machnąć. Mówi to kobieta. I pomijając fakt, że i tak pomyliłam kolor swojego pionka, bo to jeszcze też trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj było jasne, a jednak się pomyliłam. Natomiast nie czuję kompletnie klimatu w tej grze. Mogła ta gra by być o czymkolwiek dla mnie. Jest mechanicznie w porządku, więc przyjemnie się w nią gra, ale mogłaby być o czymkolwiek, bo jakby przez całą grę nie czułam w ogóle tego, o czym Teos mówił na początku, w ogóle o czym jest ta gra i w jakich czasach się to mniej więcej dzieje. Już teraz nie pamiętam, czy to było na między anteniu, czy to mówiłeś na streamie? Mówiłem na streamie. Mówiłeś na streamie, dobrze. Więc no nie, jakby, no tak jak mówię, mogłoby być o czymkolwiek już też, ale to akurat chyba powiedziałam przed streamem, że okładka to jest ten typ gry, gdzie ja przychodzę obok i mówię nie. Poruszę też to, co już Błażej też wspomniał moją wypowiedź na temat ekologii, że ja jestem taki ekologiczny freak, ale jakby uważam, że te kartoniki są trochę niepotrzebne, dlatego że no nie są jakieś super sztywne, twarde i uważam, że po iluś tam razach one mogą się po prostu zniszczyć, że mógłby być to płócienny woreczek, a nawet jeśli nie chcemy już robić kosztownej gry, to zostać przy tych plastikowych woreczkach, bo nie zawsze ten plastik jest taki tragiczny, bo mimo wszystko on dłużej wytrzyma niż kartonowe pudełeczko. Natomiast wiem, co chciałam powiedzieć. Tak sobie pomyślałam w czasie gry, że bardzo często jak ktoś się nas pyta o polecenie gry dla takich, no powiedzmy, graczy, którzy tam mają w domu Splendor, wsiąść do pociągu i tak dalej, że w sumie to też jest fajna opcja, żeby polecić, bo zasady są krótkie, przyjemnie się w to gra, może nawet 5 osób w to zagrać i wydaje mi się, że jest to jakaś taka fajna, nowa alternatywa dla polecajek, żeby nie polecać ciągle tego samego, to na przykład zaproponować El Grande. I jeszcze chciałam dodać, że bardzo przyjemnie się grało, ale uważam, że dużo robiło to, w jakim towarzystwie było to rozegrane, ponieważ gdybym trafiła na towarzystwo takie bardziej skupione wokół tego, że ciśniemy w wynik, bo trzeba innych dojechać i ten, to nie bawiłabym się tak dobrze jak dzisiaj i pewnie nawet nie miałabym ochoty gdzieś tam podjąć trochę tej rywalizacji i też trochę tam poprzeszkadzać chłopakom, bo po prostu, no jak jest taka zbyt duża rywalizacja, no to ja jestem akurat taką osobą, która się zawsze wycofuje dosyć szybko, a dzisiaj było po prostu przyjemnie. I to myślę, że tyle ode mnie. Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy. To widać, że tutaj jest ten sznyt tych takich starych, klasycznych gier, tej takiej niemieckiej szkoły po prostu projektowania. Sami panowie autorzy, tak, pan Kramer i pan Ulrich, no to już są goście, którzy teraz na ten moment już mają 80 na karku, więc wtedy też nie byli jakoś tam dużo, dużo młodsi, mimo tego, że prawie 30 lat temu to już jednak mieli swoje lata, projektując El Grande. I to moim zdaniem ta gra słusznie wtedy na tamte czasy, te 28 lat temu, zrobiła Stiles Jahres. Ja tutaj faktycznie zgodzę się z Pauliną, że jeżeli mówimy o jakichś takich polecajkach gier familijnych, to jak najbardziej można tutaj El Grande wrzucić w ten temat, ale
to nie jest ten sam poziom, co właśnie Splendor, to nie jest ten sam poziom, co wsiąść do pociągu, jeżeli chodzi o prostotę zasad i próg wejścia, jak najbardziej, natomiast jeżeli chodzi później o głębię i decyzyjność w trakcie gry, no to jednak to już jest jakiś tam krok wyżej, tak? Tak, taki kolejny krok. Jeżeli wiemy, że po prostu rodzina podoła z takim tytułem, jeżeli podoła z dodatkowymi po prostu jakimiś wytycznymi w trakcie gry, to jak najbardziej można tutaj El Grande polecać. Jest to gra, która przede wszystkim no, ma cały czas odczuwalną taką negatywną interakcję i tutaj mimo tego, że no, to nie jest Aria Control, to jest bardziej takie Aria Majority, tak? Musimy po prostu cały czas pilnować sobie jakiś tam przewag, a jeżeli widzimy, że zaczyna się już robić gdzieś gęsto, to też nie ma żadnego problemu, żebyśmy po prostu się wyekspediowali po prostu na jakieś inne regiony. Czuć tutaj ten ścisk, jeżeli gramy faktycznie w tych składach osobowych większych, 4-5 graczy, jeżeli gramy na trójkę, mimo wszystko jest dużo luźniej, gracze nawet nie mają za bardzo szansy, żeby w aż tak mocne interakcje ze sobą wejść, a przynajmniej to się dzieje później w taki sposób, że wchodząc w interakcje na wysoko punktowanych regionach i na taką walkę o wyniszczenie, bardzo często te regiony mniej punktowane, które gdzieś tam są na uboczu, zostają troszeczkę niedocenione i to jest tak naprawdę takie źródło pewnych punktów, tak, dla pozostałych graczy. Fajne jest to, bardzo mi się to podoba, w jaki sposób ta gra jest przeskalowana, jeżeli chodzi o swoje te właśnie akcje, które znajdują się na kartach. Zauważcie, że akcje, które pozwalają nam dużą część pionków wprowadzić bezpośrednio z naszego dworu na planszę, są troszeczkę mniej inwazyjne, jak gdyby na samej mapie, tak? Natomiast jeżeli mówimy tutaj o akcjach, tych na przykład z jednym pionkiem tylko, one pozwalają dużo większe po prostu robić szachermacher na samej planszy, tak? Pozwalają ruszać swoimi pionkami, pionkami przeciwnika, pozwalają jakoś tam zamieniać, tak? Częściowo takich, więc tutaj te akcje na przykład za dwa pionki pozwalają wywalać pionki przeciwnika z powrotem na prowincję, tak? Więc tutaj one są, powiedzmy, dużo bardziej impaktowe. Im te akcje jak gdyby pozwalają nam rzucać więcej pionków, no tym no, wrzucimy sobie ewentualnie karty z powrotem siły na ręce, czy gdzieś tam zagramy tą płytkę punktacji, tak? To ich jest też niewiele, tak? Takich kart. Więc moim zdaniem gdzieś to tam bardzo fajnie współgra i faktycznie z jednej strony bardzo mocno balansuje tę grę, a z drugiej strony powoduje, że faktycznie te akcje są bardzo mocno różnorodne, tak? Wydaje mi się, że tutaj dużą zaletą El Grande jest tak naprawdę regrywalność, bo o ile Adaś wspominał o takich ruchach, gdzie jeżeli widzimy, że no, biorąc jedną kartę jesteśmy w stanie wyskoczyć 20 punktów do góry, tak? No to ją oczywiście bierzemy i jest to jak najbardziej oczywiste. No ale przy doświadczonych graczach to tak naprawdę wszyscy wiemy, że wszyscy musimy się po prostu rzucić na tę kartę, no więc teraz jest pytanie takie, jak bardzo wystrzelimy się z tych wysokich kart siły, tak? I tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, która bardzo mocno mi się podoba w El Grande, na to, mianowicie tych kart siły, które z jednej strony określają naszą inicjatywę, z drugiej strony określają to, jakie będziemy mieć w ogóle możliwości w grze, no bo to one tak naprawdę dają nam pulę pionków, które jesteśmy w stanie wyrzucać na planszę, a ten mechanizm zagrywania tych kart w taki sposób, że my jeszcze mniej więcej chcemy pamiętać, co zagrali przeciwnicy i ewentualnie wykonać takie, powiedzmy, bardziej intratne ruchy, tak, typu przygotować się turę wcześniej na to, żeby mieć, powiedzmy, niższą inicjatywę, dzięki temu my zdobędziemy pierwszego gracza i powiedzmy na turę przed punktowaniem zagramy, powiedzmy, kartę z wysoką wartością inicjatywy, liczymy na to, że zrobimy sobie dobry ruch królem, którego nikt nie ruszy i ten król zablokuje nam na pewniaka, na przykład jakiś region, w którym zdobędziemy dużo punktów, tak? Tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli chcemy grać takimi taktykami, no to cały stół gra takimi taktykami. No i teraz jest właśnie tak naprawdę licytacja tymi kartami, nie? Mm. Czy ja chcę na pewno brać po prostu udział w jakimś otwartym konflikcie i walić jakieś takie karty, że
No, a czy ja cię podpuszczę? To ja zagram dwójkę i pytanie, wyskoczysz z jedynki, czy nie wyskoczysz z jedynki? No bo liczba tych kart jest ograniczona, więc jak przeciwnik wyskoczy z jedynki, to znaczy, że on już tej jedynki nie ma. Więc następnym razem, jak ja zagram jedynkę, no to na pewno będę pierwszy, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj dużo takich myków po prostu na taką właśnie licytację, trochę blefu, tak? Trochę takiej gierki psychologicznej, to jest moim zdaniem no super, tak? Jeszcze jak zapamiętamy sobie, co komuś ewentualnie zeszło i jesteśmy w stanie zagrać mu taką kartę, no to teraz Paulina mi tak zagrała, a to było totalnie nieświadomie, bo Tak? nie posądzam Pauliny o to, żeby przeliczyła to, natomiast No, to nigdy nie ja liczę, tak? miałem w przedostatniej ręce jedynkę i potem wartości chyba od 7 w górę i jakąś tam dwunastkę właśnie i Paulina zagrała jedynką, nie? No i teraz ja, moją najniższą kartę, jaką mogłem zagrać, no to była siódemka, tak? Która nie dość, że dała mi powiedzmy mniejszą I pulę nie pionków, zależało na tak? ruchu I wtedy. jeszcze w drugim, po prostu jakimś tam drugim pobocznym efektem było to, że i tak zagrałem na tyle wysoką kartę, że inni gracze mogli mnie też jakoś tam, powiedzmy, bardziej pokontrować, nie? Więc dużo, dużo po prostu takich fajnych rzeczy, które wynikają po prostu z rozgrywki, tak? No bo sama gra zasady ma turbo proste. Ten próg wejścia jest absolutnie, absolutnie niski. I to jest tak naprawdę chyba największą siłą El Grande. Już abstrahując od tych wszystkich kwestii mechanicznych, tego jak ta gra jest przeliczona, to faktycznie, no tutaj mówiąc o kwestii wydania, tego nowego wydania, mamy tak naprawdę trochę. Ja mam takie wrażenie, że tutaj jest taki szukanie trochę złotego środka, bo jasne, zgodzę się, że fajne jest w ogóle to, że mamy te pudełeczka, tak? To jednak powoduje, że gra, która nie ma insertu, tak? Pakujemy to wszystko do jednego po prostu, do jednego pudełeczka dla jednego gracza. Super są te komponenty uporządkowane. Pomaga to i przy setupie, i sprzątanie tej gry jest po prostu dziecinnie proste. Wrzucamy to do dużego pudła, a tyle na raczej zamykamy, już mamy grę sprzątniętą. To jest 5 minut tak naprawdę rozkładania, nie? Inny temat jest taki, że na przykład docelowo wszystkie te duże karty, którymi dysponujemy w grze, też się mieszczą do swojego dedykowanego pudełka. No ale już się nie mieszczą, jak wsadzimy te karty w koszulkach, nie? Jeżeli robimy reedycję gry w roku 2020, tam nie wiem, drugim czy 2023, no to raczej zakładamy, że gracze w dzisiejszych czasach no już raczej koszulkują karty, nie? Są jakieś tam Mogą wyjątki, ale chcieć. są wyjątki, graczy, którzy nie koszulkują karty, ale to już są patologie, my się tym nie będziemy zajmować na naszych niepatologicznych streamach. Jeżeli, tutaj oczywiście, no, tak wiecie, wink, wink, nie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię tego, że dobra, mamy te komponenty w miarę uporządkowane, ale wrzucając je do pudła, które jest no, pudłem bez żadnej wypraski, tak naprawdę mamy połowę pudełka powietrza, nie? Te pudełka w środku, one też latają wewnątrz tego dużego boksa. I to tak średnio mi się podoba, nie? Wiem na przykład, fajnie się sprawdzały pudełeczka, notabene też w grze kaczkowej, w Sky Mines, tak? Podobnie też było, każdy z graczy miał swoje pudełeczko. No i w jaki sposób tam one wyglądały? Tak, że pudełeczka jeszcze układały się w jakąś grafikę. Samo pudło wewnątrz miało tam, powiedzmy, wycięcia po bokach, znaczy miało tam wypełnienia po bokach, może inaczej, żeby te pudełka w środku, one też wchodziły na styk i tak dalej. No to generalnie wyglądało na pewno dużo, dużo bardziej elegancko niż to, co dostajemy w El Grande. Z drugiej strony, no kurczę, ta gra kosztuje 150 zł, nie? Co na ilość komponentów, no to, że mamy 150 pionków w różnych kolorach, więcej nawet, tak, niż 150 pionków. Mamy też masę tych kart. Mamy też tutaj dorzucone dwa mini dodatki. Małe karty, duże karty. Ta wieża, która jest super bajeranska, ona jest doskonale przemyślana, tak? To Tak. w tej poprzedniej wersji El Grande ona była po prostu tylko taka, a dźwigamy i tam po prostu te pionki są, a tutaj no. Prosty knif po prostu z tym, że tam dźwiga się ta brama, te pionki tam się zsuwają, no super jest to przeklinione, naprawdę, bajerancki gadżet, świetnie, świetnie po prostu wygląda i sprawdza się praktycznie, nie? To jest mega, że nawet jak ktoś tam, nie wiem, szurknie lekką tą wieżę czy coś, to ona się od razu nie wysypie tak, że się cała po prostu rozwali, tylko faktycznie, no,
genialna w swojej prostocie, mega, super. To, kto to zaprojektował i przekminił, naprawdę czapki z głów, mega robota, nie? Więc to jest fajne. No i tak, ta gra kosztuje 150 zł. Przy tej ilości komponentów, moim zdaniem, to jest tak bardzo po prostu uczciwa cena, jak za taką grę. No świetnie, tak? Właśnie stoi na jednej półce cenowej, powiedzmy, wsiąść do pociągu, tak? Jest odrobinę droższa niż Splendor, co jest też logiczne, no bo jest to jednak gra taka, no powiedzmy, pełnoprawne pudełko, tak? Jak to czasami mówimy. Też nie jest to taka... Nie jest to taka kwota, która w przypadku właśnie takich bardziej familijnych, casualowych graczy bardzo by na przykład nadszarpnęła ich budżet, tak? Bo no, też jestem w stanie sobie wyobrazić, no, że jeżeli mielibyśmy graczy familijnych, tak, którym chcemy zaproponować grę na 5 osób, no i oni będą mieli, powiedzmy, nie wiem, w swojej kolekcji Grzybobranie, Chińczyka, inne gry, które zapłacili w markecie maksymalnie 30 zł, tak, a nagle staną przed wyborem, czy kupić El Grande za 150 zł, czy kupić Turbo za 300 zł, tak, no to moim zdaniem raczej wybiorą El Grande, nie? I tu jak gdyby ten argument ceny też jest, no, z takiego punktu widzenia właśnie casualowego, moim zdaniem bardzo mocno istotny. Natomiast to, o czym wspominali moi przedmówcy, czyli kwestia wykonania graficznego, no o gustach się nie dyskutuje, ta gra się może podobać, może się nie podobać, mi się nie podoba. Jeżeli mówimy tutaj o rebrandingu graficznym i ta gra jest taka, no, pastelowa, ona nie jest jakoś tam specjalnie klimatyczna. Z jednej strony mamy fajną wieżę, która fajnie się prezentuje, mamy fajnego tego króla i mamy po prostu tą mapę Hiszpanii, jakby po prostu tam rozsypały się jakieś pastele po prostu i dziecko tak tylko pomaziało po prostu i są różne kolorki po prostu na tych regionach. No niekoniecznie, nie? Samo w ogóle samo zilustrowanie tej mapy, gdzie chociażby mamy w dodatku karty, gdzie możemy króla na wygnanie wysłać właśnie do Portugalii albo do Francji. I jeżeli chodzi o Francję, jest taki po prostu cypelek, gdzie Francja teoretycznie oficjalnie graniczy z dwoma regionami, ale jakby ktoś się czepiał, no to czy ta Aragonia graniczy z tą Francją, czy nie graniczy, nie? To jest takie po prostu takie, ach, no ludzie sprawdzali na BGG naprawdę, czy w poprzednich mapach, w jakiejś tam wersji faktycznie ten region był na tyle odsunięty, że jednoznacznie można było stwierdzić, że on jednak nie graniczy z tą Francją, nie? Nie wierzę, że nie dałoby się tego zilustrować tak, żeby po prostu to było jednoznacznie powiedziane. No, nie graniczy i nie graniczy, nie? A nie, że tam jest taki cypelek, że no, zastanawiamy się, a to oddziałuje ten król w tej Francji, czy nie oddziałuje, nie? Jakiś taki, to jest takie moje po prostu drobne zastrzeżenie. Są jakieś tam drobne nieścisłości, ale to naprawdę drobne nieścisłości na kartach i nawet próbowałem, jak prezentowałem to na arenie, to ktoś tam nawet zwracał mi uwagę po prostu przy jakiejś karcie, a teraz przygotowując się do tego streama, nie byłem w stanie po prostu tej karty znaleźć, nie wiem, czy już tak po prostu miałem umysł spaczony, faktycznie gdzieś, no nie wiem, umknęło mi po prostu na tyle. Natomiast jakieś tam drobne zgrzyty też były. No właśnie, chociażby kwestia tego, czy ruch między... ruch pionkami, czy ten ruch może skutkować tym, że wrzucamy pionki innych graczy do Castillo, czy nie? Ja? No i teraz jest pytanie. Nie? Instrukcja tego nie wyjaśnia w sposób tak bardzo jednoznaczny, jakby mogła wyjaśniać. No a przy grze, która no, instrukcja ma 8 stron z naprawdę masą przykładów i z masą ilustracji, moim zdaniem to są jakieś takie drobne rzeczy, które gdzieś tam powinny być wspomniane. Plus, jeśli chodzi o tą edycję El Grande, to jest też kwestia tych mini dodatków, o których gdzieś tam po drodze napomknąłem. Mamy po prostu dodatkową talię króla, gdzie tą kartę pojedynczą, która normalnie w grze bierze udział jako samodzielna, wywalamy i po prostu wrzucamy 100 z kart z tymi pięcioma mepelkami i ten król wtedy też rusza się po prostu w jakiś tam totalnie różny sposób i to jest też dosyć takie ciekawe, zaawansowane. Mamy też taki mini dodatek z dodatkowymi kartami, które modyfikują nam wartości na naszych kartach siły.
Wygląda to w ten sposób, że mamy zestaw kart z wartościami od minus 2 do plus 2 i przed grą każdemu z graczy rozdajemy trzy takie karty. Jest taki drobny draft, bo jedną z tych kart przekazujemy graczowi po lewej stronie, więc po prostu mamy trzy karty. One nam służą przez całą grę i tak naprawdę zagrywając kartę siły możemy dodatkowo zagrać właśnie tą kartą modyfikującą jej wartość, ale ta wartość naszej karty też musi być inna niż to, co zagrali współgracze, tak? Czyli przykładowo, jak gracz przede mną zagrał piątkę, to ja nie mogę rzucić trójkę z plus dwójką, tylko muszę po prostu jakoś to tam inaczej wykminić, ale jest to na pewno ciekawy sposób na to, żeby właśnie modyfikować odpowiednio te wartości. Co więcej, te karty modyfikujące wartość też mają jakieś tam swoje drobne bonusiki i swoje dodatkowe akcje, które też możemy tam wprowadzić po prostu w momencie zagrywania tej karty, więc to jest też fajny myk. Gra na dwie osoby, o czym nie wspominałem, jeżeli chodzi o kwestię zasad, to teraz tylko dosłownie pokrótce. Działa w taki sposób, że wprowadzamy automę. Automa po prostu co turę będzie z tych kart regionów, gdzie losujemy na starcie, gdzie się po prostu rozłożyliśmy. Pojawią się dwie takie karty i jakieś pionki neutralnego gracza po prostu wejdą nam na mapę. Ten neutralny gracz nie będzie w żaden sposób punktował sam w sobie i gromadził punktów, ale będzie nam po prostu przeszkadzał przy zdobywaniu przewag. Tak? Więc on gdzieś się tam po prostu wcina nam na trzeciego. Natomiast jeżeli chodzi o grę dwuosobową, jest to powiedziane jako zasada, którą musimy wprowadzić do gry, natomiast opcjonalnie możemy też ją wprowadzić przy grze trzyosobowej, mianowicie stos kart z dwójkami i z trójkami po prostu tasujemy jako jeden i mamy w tym momencie tylko cztery stosy kart do wyboru, tak? Dzięki czemu też jest trochę nieobliczalność w tej talii, a z drugiej strony jest tak naprawdę trochę mniejszy wybór, który też powoduje, że no, warto jest licytować i przy tym zagrywaniu kart z inicjatywą trochę bardziej się po prostu tam boksować, tak? Ci gracze jednak będą się mieli trochę mniejsze potem pole manewru w przypadku wybierania kart akcji. Więc to jest tyle, jeśli chodzi o El Grande z mojej strony, więc przejdziemy sobie teraz płynnie do recenzjocepcji, czyli podsumowania resume gry El Grande wydanej w Polsce przez Lucky Duck Games. Pytanie numer jeden, dla kogo jest ta gra? Family Gaming. Dla takich, którzy się ograli w jakieś takie tytuły i chcą zrobić krok dalej. Tak, dla osób, które nie chcą wydawać fury kasy na grę, chcą jakąś grę właśnie z tym mechanizmem Area Majority, która nie jest jakaś bardzo skomplikowana. Myślę, że to jest właśnie ten target. Raczej to nie będzie gra dla jakichś osób turbo zaawansowanych. Chociaż z drugiej strony, jakbym sobie wyobraził czterech takich mózgoczepów, którzy po prostu siądą do tej planszy, to tam rzeczywiście ciekawe. Mają narzędzia do tego, żeby po prostu bardzo mocno przekminiać, tak? Ale pytanie, czy ale będą chcieli, nie? Nie czy będą chcieli, bo tutaj działa ten mechanizm losowości, nie? Że nawet jeśli super mechanizmem jest dla mnie karty siły, aczkolwiek, no dobra, zaplanuję sobie, że w przyszłym ruchu jestem pierwszy albo z tyłu, albo coś tam, ale wychodzą karty, które kompletnie po prostu tak. Ja ich nie potrzebuję albo ich nie chcę, no jasne. Bez sensu, nie? Ale też możesz trochę liczyć, znając grę i wiedząc, że powiedzmy w tym deku nie wyszła jeszcze karta, która wraca kartę siły na ręce, nie? Albo nie wyszła karta, która wprowadza płytkę punktacji na planszę, tak? Możesz się po prostu też pewnych kart spodziewać, nie? Ale to już myślę jest tak dalekie min-maksowanie, że tak da się na to nie nadaje. No oczywiście, jest tutaj ten element losowości, ale wydaje mi się, że no i też gracze trochę bardziej zaawansowani, jeżeli chcą no właśnie miło spędzić czas przy takiej radosnej nawalance z naprawdę prostymi zasadami, gdzie nie trzeba sobie tych zasad nie wiadomo jak bardzo odświeżać, a ta gra jest no, mocno konfrontacyjna, tak? Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na tej mapie i w jaki sposób się przepychamy, no bo nie da się tak naprawdę okopać w jednym miejscu i tylko czaskać punkty, tylko no tutaj jesteśmy nastawieni na tą konfrontację, ale właśnie z zastrzeżeniem, że na większą ilość graczy, tak, mimo wszystko ten wariant dwu- i trzyosobowy jest tutaj zdecydowanie gorszy, jeśli chodzi o swój feeling. Tak, no i też musimy lubić to, co Mieciu tutaj wspomniał, interakcje między graczami, tak? Lubić albo bardziej nie lubić, tak? Czyli jeśli my przy planszy wkurzamy się, że ktoś nam pokrzyżuje szyki,
No to tutaj raczej do El Grande nie ma co siadać, bo możemy zostać po prostu złojeni, jeśli... Możemy zostać sami na piwie. Możemy zostać sami na piwie, dokładnie. Czyli bardzo dobra gra do uczenia dzieci tego, że nie zawsze dostają tego, co chcą. Walor edukacyjny. Tak. Pięknie. No to moi drodzy, pytanie numer 2, czyli co odróżnia El Grande od innych tego typu gier? Karta siły razem z ilością mapelków? W sensie powiązanie tej inicjatywy z tym, no mogło być. Dla mnie w ogóle... Karta siły są tutaj chyba głównym, wydaje mi się, osią obrotu tej gry. Tak, ale dla mnie takim różnikiem będą kręćki. Kręćki do pokazywania właśnie w ukryciu. To jest fajny mechanizm, bo dostajesz narzędzie, kręćka, każdy dostaje swojego i wykorzystujesz go w różnych momentach, tak? Po pierwsze wykorzystujesz go przy Castille, po drugie są karty, które grają fajnie z tym kręćkiem, gdzie po prostu wymagasz od graczy podjęcia wspólnej decyzji, tak żeby nikt nie wiedział, co ty robisz, nie? Więc dla mnie to jest takie, takie ciekawe, odświeżające, no. I... Mi się wydaje, odświeżające przy grze z 90. Mi się wydaje, że chyba Castillo było tutaj też takim ewenementem i takim po prostu El Grande mimo wszystko jest prekursorem, jeżeli chodzi o takie gry Aria Control, Aria Majority, do kolejne gry po prostu czerpały z tego, co tutaj Kramer tam zaserwował w El Grande. I nie wydaje mi się, czy wcześniej były gry, które faktycznie miałyby jakiś taki ukryty region, który właśnie nie dość, że my tam rzucamy trochę w ciemno te zasoby, tak? One się gdzieś tam kumulują i dopiero później nie dość, że za to zapunktujemy, to jeszcze to i tak wprowadzimy na planszę, tak? Więc tutaj wydaje mi się, że no potem chociażby no, w Lords of Xillid jest dokładnie taki sam mechanizm w środkowym regionie, gdzie po prostu się tam wrzuca wpływy i dopiero na koniec gry się odkrywa i tam sprawdza, kto tam zapunktował, a wszystkie inne regiony są jak gdyby widoczne, tak? Jawne, jeżeli chodzi o swoje wpływy. No i sam fakt po prostu przekminienia w tej nowej edycji El Grande tego Castillo, że on się otwiera w taki sposób. No super komponent. Naprawdę mega, mega, mega. Dobrze. No to moi drodzy, nasza ocenka BGG. Błażej. Między 1 a 10. Między 1 a 10. Kurczę, no ja taką pewną siódemkę chciałbym dać. Jasne, że jeśli porównamy to do jakichś nowszych... Ale inaczej, do czego to porównamy? Trudno mi tu dać ocenę tylko i wyłącznie planszówki all. Nie, tutaj myślę stricte kino familijne. To 7-8. Tu w tych ocenach właśnie bardziej chodzi o to, jak bardzo ty masz chęć zagrać w to, tak? Czyli jeśli im wyższa ocena, to jest tak, że ja, wiesz, dasz dychę, to ja cię budzę w środku nocy, a ty po prostu rozkładasz El Grande i... No to i takie, walczymy, takie właśnie 7,5, tak. Jest gdzieś w okolicy, ktoś przychodzi, kurde, w co by tu zagrać? Ej, w sumie w to możemy. Okej. No u mnie będzie 7. Gra jest ciekawa, fajna. Nie będzie to gra, którą będę jakoś mocno harasował i grał tylko w nią jakby. Ale raczej partyjki nie odmówię. Jakby kiedyś na arenie, nie wiem, było tak, że sobie siądziemy w czwórkę czy w piątkę, będziemy wiedzieli, że została nam właściwie godzinka z małym okładem, no to rozkładamy to, bo nawet jeśli nie będą inni współgracze grali tego, to ja im to szybko wytłumaczę i możemy siadać, nie? U mnie solidne 7. Po prostu. Dobra gra, ale no to nie są takie do końca moje klimaty, ale w odpowiednim towarzystwie chętnie usiądę. Jak się Adaś obudzi w nocy, to mu dasz w ryja, tak? Ogólnie jak nie ktoś obudzi w nocy, to mogę dać. To dla mnie El Grande to jest 7,5. To jest gra, która podoba mi się mechanicznie i ja naprawdę tak podobnie trochę jak w Siedmiu Cudach Świata, tak? Czy powiedzmy w przypadku Cyklad, kiedy ocenialiśmy, to jest gra, gdzie ja widzę, ile ona dobrego zrobiła z sobą dla pozostałych gier, które z niej czerpały, tak? Te pomysły, te mechanizmy, która faktycznie no, na ówczesne czasy była naprawdę no, fajna, tak? Innowacyjna i jasne, że my oceniamy tę grę teraz, tak? Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj trzeba jej to oddać, że faktycznie te mechanizmy, które ona prezentowała 30 lat temu i które prezentuje dzisiaj, one, kurczę, moim zdaniem one cały czas działają. Dalej ona, spoko, tak. Ona się nie zestarzała w żaden taki negatywny sposób, tak? To, co mi się tutaj nie podoba,
to jest tylko i wyłącznie warstwa wizualna tego nowego wydania. Zarówno jeśli chodzi o plansze, jak i kwestie na przykład braku insertu, tego w jaki sposób jest wypełnione to pudełko. Więc tutaj akurat gdyby... jestem w stanie stwierdzić, że gdyby El Grande było ładniejsze, gdyby to wydanie było trochę bardziej takie, no nie wiem, dla mnie ładniejsze po prostu, to byłbym w stanie spokojnie tutaj dźwigać ocenę, a nie wiem, czy właśnie ta ocena, ta 7,5, nie jest właśnie zaniżona przez to, że ta gra jest po prostu w moim odczuciu brzydka na ten moment, nie? Jasne. W ogóle zauważcie, że największym elementem w tej grze to jest po prostu plansza. Tak. Cała reszta spokojnie by się mogła zmieścić do czegoś dużo mniejszego. Ja totalnie sobie to wyobrażam w opakowaniu tubowym z miękką planszą. W sensie z matką jakby, tak? Mhm. Tak. I to by była wtedy taki rarytasik, który chciałby być na półce. Tylko, no właśnie wiesz, tylko że z drugiej strony to jest gra, która jest totalnie familijna, więc jeżeli ma trafić do familijnych graczy, no to tutaj nie ma sensu chyba uderzać w jakieś takie uciągnienia, no to... tak, dźwigać koszów i tak dalej. Więc tutaj akurat jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe, tak? To, że ona jest wydana tak bardzo ekonomicznie, a i tak w tej swojej ekonomiczności jak gdyby daje radę, jeśli chodzi właśnie o te pudełka dla graczy i tak dalej. Mi się po prostu średnio podoba wizualnie. Ta kolorystyka jest po prostu okrutna. Okej, słuchajcie, to był El Grande, Lucky Duck Games. El Grande, caramba! Słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to, że z nami byliście. Dziękujemy najbardziej naszym cudownym patronom, dzięki którym te materiały mogą cały czas powstawać, czyli Wspieracz Anonimowy, Rizor, Razem Mamy Wszystko, Misiu, Dorosły Osobnik, Zakazany Nick, Kawa, Garyś oraz Piechu. To dzięki Wam możemy się stale rozwijać, dzięki Wam możemy cały czas jakieś nowe elementy dla Was wprowadzać. Dzięki Wam możemy zaprosić chociażby Błażeja na przykład, tak? Także to są zawsze plusy. Dziękujemy wszystkim na czacie dzisiaj, naprawdę było super. Dziękujemy tym, którzy oglądali z nami YouTube. I na koniec jeszcze takie ostatnie podziękowanie, ponieważ to się już nagrywa, czyli bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za udział w wośpowych akcjach, zarówno w licytacji, jeśli chodzi o granie z nami oraz z Piechem, ta licytacja jeszcze jest możliwa do wzięcia w niej udziału i dziękujemy za wsparcie na Eskarbonce, zebraliśmy razem 650 zł dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także serdecznie, serdecznie dziękujemy, a tymczasem to były Planszowe Bestie, czyli Paulina Teo z Łuczu, Błażej, dzięki jeszcze raz za obecność. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska. Cześć. Dziękujemy za streama. Planszowe bestie.